Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 595 odcinku GNM+. Już tylko 5 do 600 pozostało. Wow. Na pewno to będzie bardzo wyjątkowy odcinek. Rośnie napięcie. Przejdziemy teraz, wiesz, to jak taki naturalny jakby to proces technologiczny, tak? Taki rozwój, że zaczęliśmy od samego dźwięku, później był wideo, ale upadliśmy, więc, ale powróciliśmy później z super jakością obrazu i teraz musimy być w 4D. Okej, dobra, no to się da załatwić. Będzie pewno. Można słuchać nas i ten zostać oplutym. VR. Bryza, 4DX. Zapachy. Świetnie. I te inne rzeczy. Tak więc mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w te święta. Ty się dobrze bawiłeś? Miałeś więcej czasu? Te święta były takie krótkie, że w sumie to... Nie, nie miałem więcej czasu. Miałem mniej czasu na rzeczy, bo trzeba pójść do rodziny i zrobić, wiesz, takie tradycyjne rzeczy, co się robi w święta, więc zawsze się ma trochę, mam wrażenie, mniej czasu w Wielkanoc. A one trwają jeden dzień dłużej od zwykłego weekendu. Więc... W sensie takim, że się nie pracuje, nie? Święta ogólnie cały tydzień. Tak. Ale było ciepło, to był plus. Tak, a teraz jest. Już znowu mamy zimę prawie. No ale nieważne. Czego ja jestem taki cichy, ale to dobrze. Trochę głośniej siebie zrobię najwyżej i tyle. Pamiętajcie, żeby nas obserwować, komentować. Widziałem całkiem dużo właśnie wpisów pojawiło się na Spotify. To cieszy. Tak więc tak trzymajcie dalej, a my przejdziemy do pierwszego segmentu, czyli w to, w co ostatnio graliśmy. No to zaczynaj. No ja grałem w jedną rzecz. A Ronin znowu? Tak, Rise of the Ronin. Zmieniły się twoje odczucia jakby? No tak, czy... no bo ja myślałem i byłem wręcz przekonany, że ta Yokohama to jest jedyne duże miasto, w sensie otwarta duża mapa i na tym się zakończy. No ale... Oni zrobili taki trik trochę jak z Red Deada, nie? Że ta mapa tak ci się, że nie widzisz na początku wszystkiego, że tak powiem. Są jeszcze inne miasta, można chyba o tym powiedzieć. Edo, czyli Tokio i Kyoto, czyli tak naprawdę jedna z trzech największych miast po prostu Japonii, do których trafiamy. No i tak średnio chyba właśnie tak po 30% gry zajmuje każda z tych map, które i tak ja trochę raszuję tą fabułę. I wydaje mi się, że nawet na przykład połowy Yokohamy czy połowy Kyoto, Tokio nie widziałem, tak? A mogłem już przejść jakby z kampanią fabularną do przodu. Gra w ogóle informuje, że teraz idziesz tam i nie będziesz mógł normalnie wrócić, tylko masz jakąś księgę wspomnień, w której cofasz się w czasie, ale tutaj tak dokładnie to robimy i możemy wrócić do tych zadań minionych. To mi się podoba, bo zazwyczaj gry, jak jest jakieś fabularne wydarzenie, które ci potem nie pozwala wracać wcześniej, bo coś się stało w fabule, no to takie fajne, magiczne takie tu zrobili rozwiązanie, ale spoko, nie? Że jakby chcesz sobie wrócić, doczyścić mapy, to spoko. Nieważne, co się stało w fabule, więc to akurat mi się podoba. Moje odczucia są takie, że myślałem, że ten poziom trudności będzie rósł wykładniczo. A to nie jest tak. W sensie zawsze na koniec tej mapy prawie, albo przynajmniej jest kilku po prostu takich cięższych bossów. I oni są ciężcy i na początku, i w tej pierwszej mapie, i w drugiej, i w trzeciej, ale pomiędzy też ale to w miarę swobodnie można grać. Jakbyś robił pobocznych rzeczy dużo, to byś też zauważył takie skoki trudności czasem z jakimiś przeciwnikami, bo to jest typowe dla ich gier, tego studia, że właśnie tak. No bo tutaj nie zależy to, wiesz, od poziomu trudności, ten poziom trudności, tylko jak jakiś przeciwnik ma konkretne typy ataków, no to nie da się tego zmienić poziomem trudności, że nagle przestaje je mieć chyba. No tak, trzeba się nauczyć, tak parowania na różne sposoby, tak naprawdę. Jest. Ale nawet, wiesz, jak grasz na łatwym poziomie trudności, bo ja nie jestem masochistą, to wyczaiłem taki trik, że na 95% wszystkich przeciwników wystarczy maszować kwadrat, trójkąt, czyli atak i blok parowania. Parowanie i blok. I naraz naciskasz. Okay. I to działa. Wow, spoko. Tak nie próbowałem, ale... Sam zresztą wskazywałeś, że wtedy na łatwym poziomie trudności mamy większe to okienko. Tak. Przez co, maszując te przyciski, to działa, naprawdę. Okay. I praktycznie nic ci przeciwnik nie może zrobić. No i to, co mi się raczej trochę nie podoba, to to, że
ta gra im dalej w tej fabule i w tych mapach, to jednak ci przeciwnicy i w ogóle kreacja postaci robi się coraz dziwniejsza. Taka arcade'owa, taka japońsko-arcade'owa, nie? Takie no. Już są nawet przesadzone te reakcje tych wszystkich postaci, nie? To jakbym takiegoś Tekena, cutscenkę z Tekena oglądał, gdzie wręcz nawet jak teraz wychodziłem i sobie pograłem już praktycznie końcówkę, gość tak się uśmiecha kątem kącika ust i robi. No jakby, co z tego? No, tak zamknięcie tak sceny. Tak było w tych czasach. No, tak więc, ale tak czy inaczej, czy to jest gra na tyle, ile kosztuje? Nie, ale no czy nie, to jest bardzo dobra gra, jakby kosztowała połowę? Oczywiście. Ja bym powiedział, że dobra. Znaczy, można się w niej bawić. No tak, tak. Czyli... Całkiem okej. No właśnie, całkiem okej, więc dobra. No. Moim zdaniem. Okej, no to czyli nic więcej... Tylko, nie, to poświęciłem full mojego czasu. Tak więc jeśli miałbym oceniać, bo chyba ty sam niestety zrobisz tą recenzję dzisiaj na audycji. Zrobiłem już nawet. No. Albo zrobiłeś, bo ja mam obowiązki. No tak, tak, bardzo pilne. Inne. Życiowe. Życiowe, tak więc ja bym wystawił, wydaje mi się, taką solidną 7, bo nawet tak po tym patchu no. Poprawiła się wydajność. Troszkę tak. Nie, już się nie tnie. Nawet na całkiem płynnie jest na wydajnościowym tym trybie. Okej, okay, no to ja poza Roninem grałem jeszcze w parę tych indyków, bo mówiłem tydzień temu o jednym, to mogę powiedzieć też o drugim, który nazywa się Raw Metal na przykład. I to jest gra na razie tylko na Steamie dostępna. I to jest połączenie skradanki trochę z grą akcji, trochę w stylu Sifu. Co jest, dziwnie brzmi może, ale no macie tutaj grę z taką bardzo stylizowaną grafiką, trochę takie science fiction. Jesteśmy jakimś, nie wiem, górnikiem i to jest, się dzieje na jakiejś planecie tam akcje, po prostu chodzi o to, że na coraz niższe piętra jakiejś kopalni zjeżdżamy windą i na każdym z tych pięter trzeba coś ukraść. No trzeba ukraść rzeczy po prostu i tyle. I potem możemy też pokonywać przeciwników, jeżeli się nie skradamy. Jak się skradamy, to jest jakby walka wygląda, znaczy gameplay wygląda tak jak w Metal Gearach pierwszych, czyli wiecie, że macie od góry widok na postać. I to jest skradankowy element, że tam się chowacie w cieniu i tak dalej. Są różne gadżety, żeby odwracać uwagę wrogów. No, ale jak ktoś was zauważy, to kamera się zmienia, właśnie jest wtedy walka tak jak w Sifu, tylko prostsza, no bo jednak mamy tu mniej kombosów, mniej wszystkiego, ale trochę na tej zasadzie walka, więc to jest bardzo takie specyficzne połączenie skradania z akcją. I to jest też rogalik trochę, że w sensie zjeżdżamy coraz niżej do tych kolejnych pięter, ale w każdym momencie możemy sobie powiedzieć, dobra, dość. Wracamy na powierzchnię z tym, co już zdobyliśmy z lootem i tak dalej. I potem zaczynamy kolejne podejścia. Więc bardzo, bardzo fajna gra, bardzo nietypowa i miałem ją na wishliście od dłuższego czasu. Wyszła w marcu i polecam sprawdzić. Nie wiem, czy jest demko, weź tam po scrollu do góry. Jest demko. Jest demko cały czas dostępne. Można pobrać. Jakie chwalebne, bo niektórzy twórcy usuwają dema, jak już pełna wersja jest dostępna. Tutaj cały czas mamy, więc raw metal, surowy metal, polecam. I grałem jeszcze w Dragon's Dogma trochę, ale już przestałem grać. Widziałem, że robiłeś streama. Robiłem streama. Czy miałeś zielone gacie i robiłeś to nie. Na tyłku? Już nie można. Okay. Już nie można niestety. Natomiast kupiłem Dragon's Dogma 2. W sumie, no jakby nie żałuję, nie, bo tam 15 godzin pograłem. To nie jest tak, że wiesz, wyrzuciłem pieniądze w błoto, jakby spoko. Ale chciałem się przekonać po prostu, czy pomimo, że pierwsza część Dragon's Dogmy nie do końca mi przypadła do gustu, to czy dwójka robi coś innego, coś inaczej, bo no też uległem trochę temu hype'owi, że ludzie wrzucali, wiesz... Czekaj, zgadnę. Nie robi. Ludzie wrzucali te filmiki znaczy trochę robi. Ludzie wrzucali te filmiki typu, wiesz, sobie idziesz i nagle, wow, jakiś wielki gryf i tam walka, super wygląda. I faktycznie no Dragon's Dogma to jest gra takich momentów, że dzieją się fajne rzeczy, a potem przez 70% czasu mi się nudzi w tej grze. To jest tego typu gra. Więc dokładnie tak się czułem w jedynce. Przy czym no, potwierdzam, że faktycznie sam system walki jest lepszy niż w pierwszej części, to nie jest tylko kopiuj i wklej. I czuć po prostu, że niektóre elementy oni chcieli zrealizować już wtedy, ale na przykład silnik im nie pozwalał. I teraz ta walka jest naprawdę taka no... 9 na 10, bo nadal trochę nie mogę się przyzwyczaić do tych powolnych animacji, chciałbym lepszy system celowania na przykład, jak grasz magiem albo łucznikiem. Więc to jest gra, która jeżeli wydaje mi się, że jeżeli wam się nie podobała jedynka, to absolutnie nie ruszajcie dwójki, bo tak jak ja po takim początkowym okresie, że wow, ale fajnie jednak, to potem to wam opadnie
jakby nie będziecie super zachwyceni. No bo to jest bardzo też specyficzna gra, nie? To jest gra mocno nie dzisiejsza, jeżeli chodzi o design. Tu nic was nie prowadzi za rękę, tu są questy takie bardzo, że łatwo się zgubić, łatwo coś przeoczyć. Więc no, to akurat jest plus, bo jak powstają takie duże gry wysokobudżetowe, to rzadko są takie, no powiedziałbym, jakby to nazwać, no nie jak inne wysokobudżetowe gry, nie? Że wszystko jest ułożone, że masz zawsze to taki sam system misji i tak dalej, i ten otwarty świat taki sam w tych wszystkich grach. Więc fajnie, że zrobili coś swojego i że to się sprzedało pomimo tych mikropłatności, które nie są mikropłatnościami, tylko DLC bardziej. Ale już nieważne, nie chcę mi się o tym rozmawiać kolejny raz. No więc, no nie dla mnie, nie? To jest taki przypadek, nie wiem. Na pewno każdy ma takie gry, że wszystkim się podobają, ale dla was jakoś nie ten. Nie przekonują was. To jest Dragon's Dogma 2 u mnie. Także tak. To u mnie zawsze Horizon. No proszę. No, taka ładna gra, nie? Taka wysokobudżetowa, piękna, ale tak gra się tak. Fajne, co fajne, ludzie fajne. Tu widzą? To takie nudy. Fajna gierka. Na pudy. Znaczy fabularnie dwójka, no Horizon faktycznie taki średni, ale kurde, jak ta gra wygląda na PlayStation. Nie, no właśnie wygląda, ale na tym się często kończy. Ja wiem, że to może jest kontrowersyjne, ale po prostu to jak... To duże znaczenie, ale gameplayowo to też jest moim zdaniem jeden z najfajniejszych open worldów. Horizony, dzięki temu, no, że tam nie walczysz wręcz, tylko jednak głównie naparzasz tym łukiem i to musisz kombinować tymi pułapkami i tam, no fajne to jest, mi się podoba. Czekam na trójeczkę, mimo że fabularnie też tam nie pamiętam, co się w sequelu działo. Teraz na PC-ta wyszedł ten sequel Horizona, kurde no. Podobno dobrze, no. Działa. Wygląda też przepięknie na PC-cie, wiesz. I znowu to jest jakaś jedna z najlepiej zoptymalizowanych gier na PC-cie, więc jednak jak to studio Nixes to robi, to jednak fajnie. Oni, mam nadzieję, że oni też zrobią Ghost of Tsushima, w tym roku wychodzi na PC-ta. Fajnie by było dostać właśnie super zoptymalizowaną grę tego typu, ale to jest też ten silnik Decima, co też będzie w Death Stranding 2 i jest w Death Stranding 1, więc to też kwestia silnika na pewno. No, ale dobrze. Czyli zamykamy segment. Tak, zamykamy segment. I przejdziemy do pierwszego tematu, który był zaległy. Tak. Może od tego zaczniemy, bo w sumie to się wydarzyło... No przed naszym ostatnim plusem, no. Tak. I ja pamiętałem o tym. Miałem właśnie z tyłu głowy i czułem taką niepewność, że w sumie gadamy o jakichś rzeczach, a coś się wydarzyło i nie mogę tego znaleźć nigdzie. Co jest też dziwne, bo jakoś przeszło to trochę bokiem. Ja więcej rzeczy widziałem, bo w sensie przez to, że jak on się nazywa, ten, o co robi konferencję z grami. Nie wiem kto, Geoff Keighley? Tak, Geoff Keighley po prostu, nie wiem, dostał jakiegoś wymiotu informacji na temat tej gry na swoim Twitterze, więc strasznie dużo mi się pojawiło. Może hashtag ad. Ale o czym mówimy? Mówimy o tym, że powstaje gra Marvel 1943 Rise of Hydra. Tak. I za... W końcu wyjdzie jakaś gra, na którą Emmy Henning pracuje. No, nie wiem. Nie, no już. No co? Już wiem, nigdy żadna jej gra nie dostała takiego zwiastunu. Był tam ten teaser z tej gry Star Warsowej, ale tylko teaserek. A tutaj jednak, bo pokazano na GDC tę grę, znaczy wiadomo było, że powstaje, oficjalnie pokazano trailer CGI. Nie CGI, przepraszam. To jest wszystko na silniku gry, w czasie rzeczywistym. I to są fragmenty jakby cutscenek. I normalnie fragmenty gry, bo ja oglądałem jej wystąpienie na GDC i ona jakby tam właśnie powiedziała po tym, że to wszystko jest wyjęte prosto z gry, to nie jest żaden pre-render, to zobaczycie grając i że to będzie wszystko płynnie przechodziło w rozgrywkę jak w God of War. A to nie miało być, że chcemy, żeby ta gra wyglądała? Nie. Tak powiedzieli. Dobrze, wierzę tobie. Więc co nie jest aż takie zaskakujące, bo to jednak będzie bardzo liniowa gra, nie? To będzie gra, założenia są takie, że właśnie jak tytuł wskazuje, druga wojna światowa, chyba że się dzieje we Francji. No i mamy dwójkę głównych bohaterów, czyli Kapitan Ameryka i Czarna Pantera. I jeszcze są jakieś postaci towarzyszące im, tam nie, ale chyba nie będziemy nimi grali. Będziemy grać Kapitanem Ameryką i właśnie Black Panther. No i to ma być gra w stylu Uncharted, tak? Czyli że korytarzowe lokacje, idziemy, mamy fragment platformowy, potem mamy walkę, potem coś tam, taki bardzo tradycyjny filmowy experience i takich gier nie dostajemy już za dużo, więc jakby mi to nie przeszkadza, że taka gra powstaje. Nie? Czy to będzie takie coś jak The Order 1886? Takie krótkie? Nie, ale wiesz, takie filmowe. To było filmowe przeżycie. Tak, ja nie mówiłem, że mi się nie podobało The Order. Ja jestem orędownikiem The Order i chciałem
zobaczyć. Mi się The Order podobało, poza tymi cholernymi bossami, nie? Co kopii w klej ten wilkołak, jeden dłuższy song, no tak. To było śmieszne, ale gra była super i tu będzie coś w tym stylu, może trochę dłuższe, miejmy nadzieję, niż tam 4 godzinki czy 5. Natomiast... Tu będzie jeszcze Nanali i Gabriel Jones. No tak, to jest ten żołnierz i tamta jakaś, co towarzyszą tym jakby bohaterom naszym. I chyba będzie ktoś jeszcze, no bo tam Kapitan Ameryka rozmawia z kimś ewidentnie. W tym jest Julie? Nie. Ważna członkini francuskiego ruchu oporu. No. Ojciec Iron Mana. Okej. Okay. No ale tam w każdym razie jest, wiesz, taki niepokazywana postać w tym trailerze. I on mówi do Kapitana Ameryki, że no to poza nami jest tu jeszcze jeden superbohater. Czyli ten ktoś, kto mówi zza kadru, też jest superbohaterem. Nie wiadomo, kto to jest jeszcze. Czy to może... Kapitan ZSRR. Nie, bo to może być tak, to może być Red Skull, ale nie wiem, czemu on by się nazywał, no nieważne. A wymyślili coś takiego? Kapitan ZSRR powinno być. Nie wiem, czy w Marvelu było coś takiego, w sensie no, nie wiem, czy oglądałeś Black Widow. To tam był ten, co grał go, ten, co w Alone in the Dark i w Stranger Things. Tylko nie pamiętam, David Harbour. Tylko tak. Nie pamiętam, jak się nazywał ten, ale no jest, był, jest odpowiednik Kapitan Ameryki Radzieckiej. Rozumiem. No nawet w DC miałeś przecież, wiesz, Supermana Radzieckiego. No ja wiem, ale ustaliliśmy, że ja się na tym nie znam przy okazji recenzji Legion Samobójców. Okej, dobra. No to w każdym, ale wiesz, że to jest inny uniwersum niż DC? To Marvel? No tak. Okay. Tak, to spoko, tak. To ustaliliśmy. Tam też mówiłem, że jak coś, to bardziej znam się na DC. Na przykład Batmany i tak. Spoko. Często oglądałem. Ale no czekaj, no ona wydała kilka gier, nad którymi pracowała i one, te ostatnie, to były mega porażki. Battlefield Hardline, Forspoken. Co ona tam robiła? Story Concept. No, a to taki, wiesz. Dlatego ta gra była taka miałka. Tak. Gdzie ona robiła? No i Battlefield Hardline, ona była... Writer, pisarzem. Znowu gra, która była... No dobra, ale jakby w Battlefield Hardline, ja wiem, że to tam napisana. Nikt to nie grał. Ale no, ja grałem. To nie było gorzej napisane niż inne Battlefieldy, moim zdaniem. Takie... Zróbmy film akcji, nie? Tam no dobra, ale wiesz, tak naprawdę to, co ona zrobiła... Dobra, ale nieważne, bo ona tu jest przede wszystkim... 15 lat temu coś znaczącego. Ale na tą nową grą ona jest creative directorem, nie? Producent i też scenarzysta. Też ała. No nieważne, ale chodzi mi o to, że jednak no, zrobiła dobrych, więcej dobrych gier niż złych. 15 lat temu. Nieważne, to jak z jazdą na rowerze. No widać, że jednak można zapomnieć. Ale wiesz, bo jak się pracujesz dla kogoś, nie? To wydaje mi się trochę co innego, jak jesteś tam writerem przy jakimś projekcie, niż jak odpowiadasz za projekt. Wydaje mi się, że to jest troszkę inaczej. Nie zawsze masz tyle decyzji własnych może. Okej. W każdym razie, ta nowa gra Marvel 1943 powstaje na Unreal Engine 5 i to w ogóle się tam mega chwali jakimiś nowymi super nowinkami technologicznymi. Przez co muszę powiedzieć, że jak sobie zobaczycie zwiastun tej gry, to moim zdaniem momentami wygląda troszeczkę tak aż dziwnie, aż zbyt tak jak film, nie? Jak film taki CGI. Szczególnie jak są postacie twarze i rozmawiają. No bo ja to myślałem w ogóle, że to jest zapowiedź filmu wykonanego w technologii CGI. To była pierwsza moja myśl, no. A później jeszcze sprawdziłem. No nie dziwię podwójnie. Się, nie dziwię się, bo... No, ale szczególnie, no nie wiem, no... Nie, że mi to przeszkadzało, no bo spoko, że to tak, takie realistyczne, ale... No... Zobaczymy, jak to będzie... Jakby to pokazuje, że niekoniecznie zawsze chyba to super realizm jest... Jest lepszy, chociaż oczywiście są też filtry ponakładane, więc to nie wygląda jak, wiecie, jak film. Ale ewidentnie no momentami takie wrażenie troszkę dziwne można odnieść, jak widzimy usta i twarze postaci. Natomiast mnie właśnie ciekawi, jak będzie wyglądał gameplay, bo jak pokazywano koncept tej gry kiedyś, tam dawno temu, to właśnie były te cztery postacie na okładce, czy tam na tym arcie. No ja się bałem, że o nie, to będzie przecież gra koopowa, nie, bo cztery postacie to pod koopa robią, to się okazuje, że nie. Że to będzie gra jednak właśnie kinowe doświadczenie, że zmieniasz się między misjami, jakby każda misja to inna postać. Nie do rzeczy, to powinna być gra usługa. No właśnie, nie? Więc mnie to bardzo cieszy, bo jednak ciekawe, czy tak chcieli strollować ludzi tym pierwszym grafiką, że cztery postacie dali, bo to się tak kojarzy oczywiście, nie? Że no koop, kurde, cztery osoby. Także spoko. Albo cztery historie, nie? Albo cztery historie. Kiedyś się tak myślało. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiadomo, kiedy gra się ukaże. Prawdopodobnie 2025 najwcześniej. Zobaczymy, no. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że może na tym Summer Game Feście w czerwcu może pokażą... Może dlatego, wiesz, Geoff tak spamował. Bo może już załatwił sobie deala, że pokaże... Coming 2025. No, więc myślę, że prawdopodobnie jakiś tam gameplay
króciutki zobaczymy może latem w czerwcu na tych konferencjach, które nadchodzą. Ja tylko dodam, że to studio jeszcze nic za bardzo nie robiło. No tak, bo to jest nowe studio Skydance, tej wytwórni, jakby stworzone specjalnie po to, żeby zrobić wysokobudżetową grę, więc to jest też takie ciekawe. Oni jakby w tej konfiguracji nie zrobili nic, ale troszkę wcześniej zrobili na przykład gry na VR-a. Archangel, okay. Walking Dead. O, to bardzo dobra gra, to Walking Dead Saints and Sinners. No fajne te gry były, trochę brzydkie, ale fajne. No bo to VR, no. Tego Arashi to nie grałem. Tu jakieś mieli dwa projekty. No tak, ale wiesz, potem oni przeszli restrukturyzację i też jakby tak. To jest inne studio. I robią teraz też grę z Gwiezdnych Wojen. A Tytona nie jest anulowana? Bo jest pamiętasz, to był ten teaser taki. A, okej, może ona powstaje cały czas, okej. Wydaje mi się, że była anulowana, ale dobra, może coś tam nie ten. Więc no ciekawe, no bo tak naprawdę no nie ma dorobku to studio, no to trudno zrobić coś właśnie tak imponującego. Czy to nie będzie scam w stylu nie, The Day tak, Before? Na pewno. Jak masz pieniądze i tam masz ludzi z branży dobrych, to... No i za muzykę jest odpowiedzialny Steven Barton, który robił między innymi oprawę do Star Wars Jedi Ocalały. Okay. Apex Legends i Titanfalla. Spoko, spoko. Tak więc fajnie. Dlatego wróciliśmy do tego tematu, bo warto. Dosyć ważna rzecz, powiedzieć. Zapowiedź takiej, wiecie, liniowej gry, nastawionej na prostą rozgrywkę, taką właśnie, że od lokacji do lokacji, żadnych tam gier usług, to jest AAA, prawda, gra tego typu, nieotwarty świat, to jest, słuchajcie, ewenement, więc tak. trzeba o tym powiedzieć, bo to ja nie wiem, czy ta gra mi się jakoś super spodoba, no bo też nie oczekuję jakichś tam właśnie rewelacyjnych postaci, czy tam zabiegów narracyjnych, czy coś, ale za sam ten fakt, że właśnie mało mamy gier takich wysokobudżetowych, które są filmowymi, krótszymi, raczej nierozwalonymi na otwarty świat doświadczeniami, jest już mniej niż więcej, także spoko. Ale a propos Marvela. I żeby wyrównać jakby filmowość, single playerowość, kontra grą usługowość, to dostaniemy również Marvel Rivals. Marvel Rivals, dosłownie jak zobaczyłem zwiastun, to wow, Overwatch robią, bo to wygląda jak Overwatch. Ewidentnie twórcy celują w ten sam jakby target graczy. Mamy 6-6, czyli jak w pierwszym Overwatchu. Starcia drużynowe na w miarę małych mapkach, gdzie macie cele do wykonywania różne, dosłownie jak w Overwatchu, czy jak jesteś starszym pokoleniem, jak ja, to Team Fortress 2. No i jedyny taki wyróżnik, poza tym, że gramy oczywiście postaciami z Marvela, których na starcie ma być 19. 19 tylko, w sumie trochę mało, ale okej. Okay. Ale jest Star-Lord, więc fajnie. I jest Rocket Raccoon. To fajnie, fajnie. Natomiast takim wyróżnikiem mają być umiejętności tak zwane symbioza między postaciami? Jak się to nazywa? No, jak w Guardians of the Galaxy, tak? Była ta umiejętność zbiorowa. Nie grałem. Jeszcze. Muszę nadrobić. Nie grałem. Super gra. Okej, okay. No wiem. Słyszałem dużo dobrego. Natomiast tu mają być takie umiejętności, że na przykład Hulk może doładować Ironmana jakimś promieniem gamma i wtedy Iron Man może zadawać większe obrażenia. I mają być synergie między postaciami mają być różnymi, tylko właśnie mnie to zastanawia, czy to na starcie trochę ich nie postawi w złej pozycji, bo skoro będą takie synergie między postaciami, to ludzie będą domyślnie grali tylko konkretnymi zestawami postaci wtedy. To jest takie trochę dziwne, takie robienie gry tego typu. Nie wiem, może jakoś to będzie limitowane. Chyba, że każda postać może z każdą wejść w jakąś synergię, no. to wtedy spoko. Ale tutaj podawali pojedyncze przykłady jakby właśnie, czyli zawsze na przykład będziesz chciał mieć w drużynie Hulka i Ironmana, nie? Jak to tak działa, żeby to w ten sposób się nie skończyło. Ale zobaczymy, pierwsze testy tej gry mają być w maju. No, ale tak nie wygląda przecież LOL ani Team Fortress, to jest z trzeciej osoby. No nie, ale no z trzeciej osoby. No zasady są jak w tych jak grach. Jak w Overwatchu, ale minimy. TPP, no tak. No warto zaznaczyć, że to będzie gra third person, no bo Marvel, wiadomo, że muszą pokazać, Marvel by nie pozwolił pewnie zrobić FPP, to musisz widzieć ich bohaterów przecież. I to ma być gra free to play też, więc zobaczymy jak będzie, na pewno monetyzacja będzie tylko na zasadzie kosmetyków, jakieś battle passy i inne tego typu rzeczy. No zobaczymy, tak też wydaje się przynajmniej z tego zwiastunu, który opublikowano, no destrukcja otoczenia jeszcze jest, ale ograniczona, bo można zniszczyć tylko niektóre rzeczy z tego, co mi się wydaje. No i też jednak movement, poruszanie się postaci, jakby poruszanie się po mapie, jakieś tam po dachach, niektóre postaci biegają po ścianach, jak Rocket właśnie, że może to będzie trochę takie bardziej dynamiczne niż Overwatch, jeżeli chodzi o poruszanie się. Także
chętnie przetestuję na pewno, aczkolwiek no nie wiem, czy mam jeszcze cierpliwość do tego typu gier sieciowych, które bardzo szybko się zamieniają w coś takiego, że grasz online i czemu nie grasz tą postacią? Wypadaj z meczu i tam cię wywalają, bo nie grasz postacią, którą się powinno grać. Ale w sumie to się zawsze dzieje po jakimś czasie od premiery, także na początku może będzie zabawa. Także beta zobaczymy. W maju można tak. Się zapisywać, żeby pograć, a ogólnie premiera jeszcze tego roku i to będzie tytuł darmowy. Tak, tak, tak. W przeciwieństwie do poprzedniego tytułu, który był no, płatny. Będzie bardzo płatny, zakładam. Bardzo płatny. To news. Był taki półtora temat. Ważny news. A teraz news. Też ważny news, że podobno powstaje Guild Wars 3. Ja bym powiedział, że nawet niepodobno. No niepodobno, bo to powiedział przedstawiciel zarządu spółki na spotkaniu z inwestorami, tak? Tak jest. Ale to tak podobno powiedział, przynajmniej ja to tak tutaj wyczytuję, z publikacji koreańskiej Money Today, no tak, że rzucił... powiedział to od niechcenia, tak, że powstaje. Tak, bo tam było coś takiego, że mówił o Guild Wars 2, że sobie dobrze radzi, no i że zespół też pracuje nad trzecią częścią i tyle. W ogóle tego nie skomentował dalej, tylko dalej mówił o innych tam rzeczach. No bo, że skupiają się na dwójce i jeszcze, bo będzie dodatek. Tak, Secrets of Obscure. Teraz oni te dodatki u nich, jak ktoś nie śledzi Guild Wars 2, to dodatki od jakiegoś czasu. End of Dragons było takim ostatnim dużym dodatkiem, a potem przeszli na taki model dodatków mniejszych, tańszych, które dodają trochę mniej, ale właśnie są tańsze i są częściej tam niż wcześniej były. Więc ogólnie też było wiadomo od jakiegoś roku, że ArenaNet pracuje nad nową grą MMO, tylko właśnie nie sprecyzowano jeszcze, czy to była nowa marka, tam ludzie podejrzewali, że może robią coś na jakiejś licencji, ale to ma jak najbardziej sens, że robią Guild Wars 3, skoro jakby no mają, znają to uniwersum, to jest ich, to nic dziwnego, że chcą zrobić coś nowego, tym bardziej, że Guild Wars jakby 2 w sumie nie wiem, no bo Guild Wars 2 sobie radzi bardzo dobrze. Nie wiem ilu z was gra, ilu z was grało niedawno w Guild Wars 2. Ja wróciłem do Guild Wars 2 w zeszłym roku. Nie gram regularnie, no bo nie można mieć czasu, żeby grać w tyle rzeczy, wiecie, tak bardzo aktywnie. Ale sobie wróciłem, bo ja nawet w dodatki nie grałem do dwójki. Czyli przyszedłem kiedyś prawie, bo nie przyszedłem nawet podstawki Guild Wars 2. Ale wróciłem, skończyłem podstawkę i tam zacząłem grać dodatki, więc to zanim to przejdę, to mi 4 lata miną pewnie, bo tego kontentu tam jest na 500 godzin może. Natomiast ta gra wygląda cały czas bardzo ładnie, dzięki temu jaki ma styl graficzny. Może modele postaci nie do końca, jak tam się przyglądamy, ale jakby środowiska wszystkie potem mają taki bardzo fajny akwarelowy styl tego świata, mi się to bardzo podoba. I druga sprawa jest taka, że ta gra cały czas żyje przez to, że może nie ma tam więcej graczy niż w WoWie, wiadomo, czy w Finalu 14. Ale oni tam zastosowali coś, czym bardzo się hajpowano w okresie premiery tej gry, czyli te mega serwery. Czyli tam nie wiem jak to działa, bo nie jestem jakby deweloperem gier MMO, ale w każdym razie nieważne na jakim serwerze gracie, to zawsze widzicie dużo innych graczy w tym świecie gry. I to sprawia, że jakby są jakieś eventy w tym świecie, bo ta gra głównie się opiera na takich eventach grupowych, że zawsze są tłumy dosłownie graczy, jakieś tam sobie gdzieś idziesz, coś robisz, a tam 50 graczy innych coś robi i to czuć, że to jest taki wspólny wysiłek, że coś robicie razem, więc fajnie jak to wezmą i po prostu zrobią jeszcze ładniejsze na nowszej technologii z różnymi zmianami i też no fajnie będzie wejść w nowe MMO od takiego studia bez takiego przytłoczenia tym, bo jednak jak sobie kupiłem te dodatki, to tak człowiek, kurde, Jezu, ile tego jest? Już wszyscy są na samym końcu gry, a przede mną jeszcze tam 400 godzin. Szczególnie, że Guild Wars 2 też jest ciekawe, bo to jest tak zwane horyzontalne MMO, czyli tam nie muszę robić, wiesz, na przykład questów z drugiego dodatku, trzeciego, mogę od razu sobie robić piąty dodatek, jak mi się zechce. Że tam jest taka progresja jak płaska, że ty wybierasz, co chcesz robić. Co też mi się bardzo podoba, bo przez to w tej grze nigdy nie czujesz, że jakby jesteś do tyłu z czymś. Bo ty sobie wybierasz, co chcesz właśnie, czym się chcesz zajmować. No więc mam nadzieję, że tej filozofii też nie zmienią. Także ja się bardzo cieszę, że Guild Wars 3 powstaje, tylko no to pewnie jest kwestia, skoro już są plotki, że robią, czyli że potwierdzili, że pracują, załóżmy, że to jest preprodukcja, no to gry MMO zazwyczaj powstają minimum 6 lat. Czyli przy dobrych wiatrach już to robią od 2 lat, więc może 2028 się doczekamy Guild Wars 3. W każdym razie, no fajnie, jaram się. Tylko jedyna obawa ja jest taka... Ja skończyłem dwójkę, proszę pana. A, podstawkę? Tak. No bo ja grałem dużo w jedynkę, później wyszła dwójka, kupiłem... Czaj. Przeszedłem. No. Ale ta ostatnia walka z tym smokiem... Jezu, ja aż tak nie pamiętam. No walka z tym ostatnim, tym głównym złym smokiem. Jest taka, że jesteś na tym stateczku
I tam musisz do tych dział i strzelać w tego smoka z tych dział i to, masakra to była. Ale też z każdym dodatkiem tak dalej jest oczywiście lepsza mechanicznie. Ale też tak, no jedyna obawa jest taka, że to jest NCSoft i NCSoft jest znane z tego, że ma dosyć no, mikropłatności takie posunięte, nazwijmy to. Niedawno na przykład wprowadzili do Guild Wars 2 jakieś tam mikropłatności, możliwość kupowania sobie takich shardów, które tam używałeś do chyba skill pointsów czy coś takiego, więc no. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, to przynajmniej Zaraz po tym komunikacie pojawił się Damage Control komunikat, w którym tutaj mogę zacytować. Jako aktywne studio zawsze prowadzimy wewnętrzne prace eksploracyjne nad możliwymi przyszłymi tytułami, które chcielibyśmy stworzyć. Jednak nie mamy teraz nic do potwierdzenia. Zespół koncentruje się na rozwoju Guild Wars 2, w tym na kolejnym rozszerzeniu gry, o którym z przyjemnością wkrótce opowiemy. No tak, co jest naturalne. Muszą tak mówić, bo gracze grający w dwójkę muszą czuć się, że są wspierani. Jakby, i chcieć zagrać w nowy dodatek, który tak, będzie, tak, tak. A nie powiedzieć, a dobra, to ja może poczekam. No nie wiem, czy gracze, wiesz, no wypuścimy Guild Wars 2, 3 za 4 lata i tak by ludzie grali w dwójkę, tym bardziej nawet, nie? Szczególnie, że podejrzewam, że oni będą chcieli, jeżeli są rozsądnym studiem deweloperskim, to powinni zrobić jakieś takie nawiązanie, nie, w dwójce, na przykład, że nie wiem, kończy się świat czy coś i potem trójka się zaczyna i no można to zrobić jakoś fajnie, wydaje mi się. Także zobaczymy, dajcie znać, czy graliście w Guild Wars 2, czy w Guild Wars 1 może, który wam się bardziej podobało, bo są oczywiście zdania podzielone, bo Guild Wars 1 było bardzo, bardzo innym MMO, nie? Niż to nie było MMO tak naprawdę też. No trochę było, ale... No było. No, ale jednak... W miastach miałeś takie typowe MMO, a później miałeś instancje z innymi graczami, których no lubisz, tak. Grałeś. I nie było, wiesz, takiej toksycznej atmosfery, bo ty wybierałeś sobie kolegów i koleżanki. W Guild Wars 2 też nie ma toksycznej atmosfery, wydaje mi się. Jest... No bo jakby też jest zasada taka, Guild Wars... Sama nazwa mówi, o co w tej grze chodzi. I PvP jest fajne, kurde, tam wiesz, nieważne jakie masz lewy, możesz sobie grać w PvP, bo cię skaluje. Bardzo mi się podoba ta gra, tylko szkoda, że doba nie masz 48 godzin. Tak jest. No. I teraz przechodzimy już do ostatniego, najkrótszego tematu, w którym powiemy, że... Borderlands się sprzedało. Nie wiem, czy Gearbox się sprzedał. Ale ja myślałem, że oni... Nie wiem, jak to zadziałało. Ja zawsze myślałem, że oni należą do Take-Two. Take-Two był ich globalnym zawsze wydawcą, ale coś nie należało jakby Gearbox do nich. Nie należało do Take-Two. No bo na ten moment Gearbox Software, czyli sieć studiów Gearbox, należała do Embracer Group, które, jak dobrze wiecie, ma problemy. Odkąd nie doszło do dużej umowy z Arabami, żeby wspomóc ich 2 miliardami dolarów, więc oni teraz pozbywają się studiów, projektów, sprzedają je, niektóre studie same się wykupują, no i tutaj było tak, że Embracer sprzedał Gearbox do wydawcy Take-Two za kwotę 460 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki to pewnie będzie około 2 miliardów złotych. Tak, i też warto wspomnieć, bo ja wcześniej ci mówiłem źle. Mówiłem, że są stratni Embracer, a tymczasem nie, bo Embracer kupił Gearboxa w 2021 roku za 363 miliony, a sprzedali za 460, tak? Tak. No więc jednak są tam no, stówkę do przodu, 100 milionów. Także nie dziwię się, że jak im się szansa pojawiła, to skorzystali, bo trochę odbiją się może od dna. Dzięki tym pieniążkom z... Sorry, przepraszam was. Pieniążki. Nie wiem, jakiś udar miałem chwilowy. Pieniądzem. Pieniądzom. Money. Tak, monetą. Oprócz tego, że przejmują studia, przejmują również marki. Przypomnijmy, że należą do nich Borderlands, Homeworld, Risk of Rain, no moje ukochane, dawno niewidziane Brother in Arms oraz ciężkie życiowo Duke Nukem. Brothers in Arms, ja chciałem tylko powiedzieć, że coś tam miało wychodzić, teoretycznie, nie? Miało wychodzić już dekadę temu i 5 lat temu i tak kurde, znaczy ja rozumiem ich, bo z drugiej strony to by się nie sprzedało pewnie za dobrze, nie? Jednak singlowa, poważna gra, druga wojna, to nie jest niestety tematyka, którą już by się zajmie wam duże studio, szczególnie jak nie będą robić multi. Szkoda, ale takie są niestety fakty, że to by się nie sprzedało pewnie tak jak Borderlandsy. Natomiast no... Dobrze dla Embracera, bo to też
jakby to też może znaczyć, że może Embracer nie będzie musiał zamykać kolejnych studiów, jak jednak mają te dodatkowe 100 milionów? No powiedzieli, że całość kwoty przeznaczą na bieżące zobowiązania, czyli długi. Okej, no to... opłacą, to po pierwsze. Po drugie, Take-Two zapowiedziało, że nie będzie zmian w zarządzie Gearboxa i Randy Pitchford będzie szefował sobie. A też przypomnijmy, że Gearbox to też Gearbox Publishing, który wydaje na przykład zbliżające się Homeworld 3. I oni tam całkiem spoko gry sobie dobierają do tego wydawnictwa swojego. Także to jest duże ogólnie, to nie jest tylko studio robiące Borderlandsy. A też warto przypomnieć, że kiedy było to studio pod jakby banderą Embracera, to w tym czasie wydali tylko jedną grę, czyli Tiny Tina's Wonderlands. No a wcześniej też współpracowali z Take-Two. Tak, no. Tak, chodzi mi o to, jak już byli pod Embracerem, no tak. Nie? To wydali tylko Tiny Tina, które nie było jakby... To... Borderlands nigdy to nie były za bardzo moje gry, trochę jak Dragon's Dogma, bardzo mnie nudzą szybko te gry. Natomiast po opiniach graczy raczej to Tiny Tina nie wyszło gorzej niż inne Borderlandsy. Oczywiście setting może nie każdemu pasował, ale to też była porządna gra w ich stylu, także spoko. Ja bym chciał, żeby oni zrobili może coś innego w końcu, ale też powstaje film Borderlands, więc zakładam, tak, że będą chcieli cisnąć jakoś może cross-promocję z grą nową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie Gearbox sprzedane, Gearbox kupione, Gearbox ocalone, być może, nie wiemy. No może coś dobrego zrobi Take-Two. No ja bym chciał, żeby zrobili Brothers in Arms, ale... Oni są tacy chyba trzymający za mordę. Take-Two? No, tak mi się wydaje. No, że nie pozwalają... Amerykanie, nie, to wiesz, tam wszystko musi się zgadzać, pieniądze... Wiesz, wielu Amerykanów, większość wydawnictw takich to są Amerykanie, więc wiesz... Widzisz, no... tu masz 2K... Mass Private Division, biedny Rockstar nie może zrobić sobie czego Games, chce. Bo... Zynga. Więc no. W sumie ciekawe, czy gdyby Rockstar nie należał do tych, to by sobie zrobili inną grę, jak się nowa IP, nie? A tak muszą cisnąć, wiesz, stoją nad nimi z batem i GTA, RDR, GTA. Nie, no dobra, GTA, potem dobra, pozwolimy wam zrobić sobie RDR-a, nikt tego nie kupi, tylko zarobimy na tym 400 miliardów zamiast 800, ale dobra, pozwolimy wam. Ale przynajmniej będziemy mieć nowe nagrody. Tak. No. Bo fajnie było zobaczyć, kurde, nowe IP od Rockstara, nie? A to jest taki absurdalny pomysł właśnie przez to, jakie to pieniądze daje ta seria, że to się nigdy nie stanie. Smutne w sumie. Zresztą oni mają też dużo innych marek, które trochę są zapomniane, a chcielibyśmy zobaczyć, przynajmniej ja. No, Max Payne nowy, tak? Mafia wróciła jako remake, ale mogłaby przecież bardziej... No. Take-Two, no powinni sprzedać od... XCOM nowy by się przydał. Z tym to ja nie wiem właśnie, co oni kombinują, że czemu to nie powstaje, ale cóż. Dobrze, dajcie Cywilizacja znać. Powstaje nowa, to wiem, szóstka. Czy was w ogóle jeszcze Borderlands obchodzi, tak, czy nie? W sumie nie pytaliśmy was za bardzo chyba o to nigdy. Dajcie znać, czy Borderlands to seria, którą lubicie, czy tak jak ja. Czy, tak bardziej... czy czekacie na jakąś kolejną po prostu. Borderlands 4 teraz, tak? Powstaje. Chyba tak. Tak jest. Dobra, a teraz ostatni segment, czyli pytanie spod poprzedniego odcinka, a tam zapytaliśmy się was, jaką grę powinno stworzyć Larian Studios. Jest dużo odpowiedzi, zaczniemy nic właśnie dziwnego. Od Spotify. Józef napisał Open World FPS nie. RPG. Czy to powiem na playlist, pisał 1 kwietnia? Może. Od Dramie z Mikro w DD2, czyli Dragon's Dogma 2, dowiedziałem się po 4 dniach grania w grę, jak odpaliłem Twittera. Optymalizacja tam leży, bo na 4080 mam dropy do 40 FPS. Też miałem dropy, no niestety. Ale też masz 4080? Mam 4070 kartę graficzną. To dlatego. Brzmi jak jakieś takie rejwy, nie? Tam jakieś dropy są, jakieś tam 40-80. Rambo Bambo. Powinni zrobić RPG w czasie II wojny światowej w Polsce podczas okupacji. Olbrzymie możliwości narracyjne, kolaboracja z okupantem. Z którym? Wydawanie Żydów, ukrywanie Żydów i tak dalej. Wow. No, to mocny pomysł. Ej, ale tak nieironicznie, to... No... No nie wiem, czy to by było ciekawe MMO, znaczy RPG w takim settingu realistycznym. No bo jednak na pewno nie takie RPG w sensie, że masz drużynę i tam przygoda, nie? To nie wiem, czy to by się sprawdziło. Ale Alpha Protocol pokazał swoją drogą, Alpha Protocol wrócił na GOGa. I działa. Bardzo drewniana gra. Super gra, jedna z najlepszych gier ja w ogóle w historii. Ja chciałem powiedzieć, że drewniana bardzo strasznie się w to gra, ale fantastyczna jest tam historia i wybory i tak dalej. To jest super. Tak. Obsidian najlepsze studio oczywiście. Tak.
Więc takie gry, jakby gdzie grasz jedną postacią, to bardziej w takim settingu realistycznym czy historycznym moim zdaniem się sprawdzają. Daj mi jeden. No Lukas napisał coś. Lukas napisał, że Souls-like'a powinni zrobić. To by było git good. Shimi świat jak w Dead Island 2 od twórców Resident Evil. Okej. Okay, okej, dobra. Michał Wierzba, Starfielda po prostu powinni zrobić. Swoją drogą. To by było niegłupie. Ty grałeś Starfielda dwójkę. W końcu? Nie pamiętam. No tak. Pamiętasz Starfielda? Tak jak, no bo ja dziś skróję. Ej, nie skończyłem. Okay. Mnie też wymęczyło. Wiem, gdzie zostałem. W sensie wybuch ja tak... na stacji przy Księżycu i tak dalej. Bo ja tak skróję sobie Twittera i widzę, ktoś tam wrzuca coś o Starfieldzie. I tak sobie uświadomiłem, że kurde, Starfield istnieje, wyszedł. A przecież to było niedawno. Taka jakby, taka różnica jest pomiędzy, nie wiem, nawet jak Fallout 4 wychodził, nie? To jednak było większe takie, nie wiem... Szkoda. Znaczy nie szkoda, sami co zrobili. Co tam będę ich żałował, ale dziwne. Lukas pisze, czołem plusiaki, Larian Marian, a Take-Two nabyło Borderlands, ja już się nie mogę doczekać czwórki. O proszę, no to... Już odpowiedział na nasze pytanie, a w ogóle to luksus. A co powiedziałem? Lukas. A, sorry. Marcin Glazik, zagrałbym w grę RPG dziejącą się w klimatach Ameryki Południowej, na przykład Rio de Janeiro, slumsy, kartele narkotykowe, a. dzieciaki grające w piłkę na ulicy, samba i ze sprawy. Już chciałem polecać Pillars of Eternity 2, ale to nie te czasy trochę. Ty byś takie grupki dzieciaków, tam sterujesz nimi, ty, tak. dywersja tak, tak. i te sprawy. Lodowa Polewa jeszcze pisze, siema, nie zgodzę się z tą opinią w Dragon... To można zmienić postać, tylko trzeba znaleźć książkę w grze i gra fajna. Jedyny problem to wydajność, już 58 godzin i jest gra plus. Kurde, nie mogę więcej pisać. O. Możesz napisać na YouTubie. Bo tu głupio się... Albo, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że tam jeszcze więcej się zmieści, więc może nie chcę nam zdradzić, ale widzisz, można zmienić postać, trzeba mieć książkę. Ja wiem. Miałeś książkę? Nie zmieniałem postaci, nie próbowałem nawet, po co? Dobra. To przechodzimy... O co tutaj tak mało? Ojej. Co to się wydarzyło się? O co się dzieje? Jest mniej komentarzy. Znaczy są długie niektóre. Ciekawe. Ale ty musisz iść zaraz, to lepiej dla ciebie. Zaczniemy od krótkich. Damian, Bibi, od Lariana chce nowego Fallouta. Boss THC, brak języka polskiego, a sklepik po polsku. A to prawda. Ebać Capcom. To prawda, że sklepik z DLC jest po polsku. Ale ja chciałem powiedzieć, tak jeszcze muszę powiedzieć, jakby to była ta drama z mikropłatnościami. Jakby zawsze czuję, że trzeba podkreślać, że tak, mikropłatności w takich grach są złe oczywiście, ale mnie strasznie właśnie tak śmieszy, jak ludzie, którzy najbardziej krytykują, to wiesz, robią filmy na przykład czy coś tam, albo wypracowania na Twitterze, sami nie robią researchu na ten temat, nie? I potem powstawały takie głupoty właśnie, że szybko podróż jest zamknięta za mikropłatnościami, a to nawet nie są mikropłatności, nie? No nie, no bo... Bo mikropłatność jest tak, jak w Assassinie mogę sobie kupić za... Jak mam 1 000 000 złotych, to mogę sobie kupić za 1 000 000 złotych mikropłatności w grze Ubisoftu, nie? Bo mogę, mam je stać. A tutaj nie mogę sobie kupić więcej na przykład niż 5 tych kamieni wskrzeszenia, nie? Bo nie mogę, bo to jest jako DLC. Jak je kupicie, to już je macie i już nie możecie kupić drugi raz. Więc no... Oczywiście to nie jest tylko semantyka moim zdaniem, no to jest DLC, nie mikropłatności, to coś innego troszkę. Golembiaski, coś całkiem nowego, innowacyjnego, bo kto jak nie oni, może jakiś nowy gatunek? Innowacji to raczej dużych nie będzie. Oni, każda ich gra to jest... ten Sven mówił w wywiadzie z GameSpotem fajną rzecz, że każda ich kolejna gra to jest takie the best of ich poprzednich gier plus coś nowego, czyli Divinity Original Sin 2 to było to, co było w Divinity 1 fajne, czyli walka, interakcja środowiskowa i tak dalej, plus narracja i fabuła. Baldur's Gate 3 to była ta walka, środowiskowość, interakcje, plus fabuła i narracja, plus jeszcze dodali w Baldur's Gate 3 filmową, w sensie dialogi, nie było tego wcześniej u nich, czyli ta filmowość dialogów, lepsze cutscenki i tak dalej, więc ich kolejna gra, podążając za tym jego tokiem rozumowania, to będzie to wszystko, plus coś tam jeszcze dodadzą nowego, więc no to jest samo pod tym względem jest ekscytujące. Aydren, Wiedźmin 5. Wiedźmina 5 powinni zrobić. TXH. Dzięki. THX. Atsun. To są te dłuższe komentarze. To pytanie już kiedyś było, wymyślcie coś nowego. A, może do tego, nie pamiętam, żebyśmy... Może po biegi 3 jakoś. A jeśli chodzi o Residenta 9, to podzielam obawy Mateusza Z. Już w 7 i 8 męczyły mnie elementy otwartego świata. Zdecydowanie wolę bardziej liniowe, klaustrofobiczne Residenty. No chyba, że tym otwartym światem byłoby Raccoon City. To byłoby ciekawe, niestety Capcom chyba już zamknął ten etap. Capcom nieważne co zamknie, bo zawsze mogą wrócić, oni to wiecie jak...
Coś nie pasuje do historii? Nieważne, zmieniamy. To jest jakby, wiecie. Wojtek Koef. Pozdrawiam dwóch najlepszych redaktorów i jednego wiecznie nieobecnego. A już mamy chyba 2 kwietnia. Coś mówił o 9 kwietnia, że chce recenzować Dragon's Dogma, więc zobaczymy. O, ciekawe. Słabe pytanie. Od Larian wszystko byle nie turowe. Ajajaj. Mikrotransakcje tak, ale tylko w darmowych grach, a nigdy w płatnych, a tym bardziej w pełnej cenie. I oczywiście powinny dotyczyć wyłącznie wyglądu, a nie ułatwiać rozgrywkę, bo to jest PTW. Pierwszy raz się zgadzam ze wszystkimi zdaniami. Wow. Jeszcze nie przyznać do końca. Wojtka. Do tej pory, ale to już jest pół komentarza, to no już tak, jest tak, daleko. Tak, racja. A jak już muszą być mikrotransakcje jak w Dragon's Dogma 2, to w momencie korzystania z nich automatycznie powinny się wyłączać trofea i takie mikrotransakcje jak powinny cheaty. Być traktowane jak granie na kodach, czyli bez trofeów. A to, że mogę to samo zdobyć w grze, ale zapierdzielając, nie jest żadną wymówką ani argumentem za MT. No, no tak, no nie jest. Tylko ja tylko dodam, że to nie są mikropłatności. Jeszcze raz dziękuję. Mi to obojętne, ja nie wiem. Naprawdę to mierzenie e-penisa trofeami jest takim tematem? Nie wiem. Chyba nie. A co, czemu? W sensie... Znaczy są ludzie, którym zależy na osiągnięciach. Nie, mi zależy w ogóle. Nie mam ani jednej platyny. Mam 35 lat, nie mam ani jednej platyny. Ja też. Więc nie, jakby nie, mi nigdy nie zależało na osiągnięciach. Czasem lubię sobie zdobyć coś, ale... Bez ciśnienia nigdy. Król sucharów. Ja chcę. Proszę. Hejże. Larian nie chce robić co chce, póki co mają graczy kredyt zaufania, który ostatnio koncertowo stracił kapką. Obrzydliwe jest wydawać grę za 300 zł i dodawanie do niej DLC lub mikrotransakcji, które ułatwiają grę. Obrzydliwym jest też bronienie takich zabiegów i tłumaczenie, że to nie są mikrotransakcje, tylko DLC, które można kupić tylko raz. No nie zgadzam, nie jestem obrzydliwy, no nieprawda. Obrzydliwe też jest zatajanie tego faktu przed recenzentami. Tu nie zataili, no nie oszukujmy się. Jakby raz, że w jakiejś tam rozmowie, w wywiadzie sprzed paru miesięcy to potwierdzili i u anglojęzycznych to było w tym review guide. W Polsce nie dostali. Ale to kwestia pewnie jakiś tam, no nieważne. Od tego czasu jak CDP nie wypiął się na swoich klientów, porzucając osoby, które kupiły grę na premierę na PS4 i Xbox One, nie byłem tak zawiedziony żadnym deweloperem. Może Capcom dodawał do innych swoich gier DLC, Monster Hunter Rise wręcz w nich tonie, ale nie przypominam sobie, by tamte gry były projektowane tak, by skłaniać graczy do korzystania z DLC, a to, że nie można wybrać z menu nowej gry, to jest jakiś obrzydliwy żart. To ja tylko dodam, zanim przejdziemy do żartu właśnie, że no, nie można mówić, że ta gra była projektowana pod DLC, skoro ona jest dosłownie taka sama jak jedynka, nie? Jeżeli chodzi o progres, o to, co jest tam, co się tam dłuży, co tam jest wkurzające, to dla mnie jest taka sama jak jedynka, dlatego w nią nie gram już więcej. Więc nie można mówić, że projektowano tę grę pod to, że możesz sobie kupić jeden raz camping kit na przykład, no nie? Albo że możesz sobie kupić 5 razy kamień wskrzeszenia. Moim zdaniem projektowano tą grę, żeby była tak samo zła jak jedynka, nie, ale są ludzie, którym się to podoba. O, gądziarz. Po prostu. Nie. Co? Nie odpalaj tego. Nie wiem, o co chodzi, ja go nie oglądam. Ale to, tak, trust me. Tak zauważyłem na pasku tym z boku, wiecie, że gądziarz jest. No nieważne. No, żart. A dawno nie widziałem, ja się zdziwiłem. PS. Jakie zwierzę domowe trzyma w swojej pieczarze smok? Dragon Dogma. Wow. Jak zwykle. Cieszę się bardzo, że twoja niechęć do Capcomu i Dragon's Dogma nie przeszkodziła w stworzeniu tego żartu. Jak zwykle super odcinek Błoński XZ dla was. Press F dla Pawła Stachyry, świeczka. Wpisujcie miasta. Tak. To już koniec? Myślałem, że ciebie też ostatnio nie będzie, bo twój pies przejął ci Twittera, widziałem. A. Jakby tak... No bo byłem, wiesz, robił w domu, zdjęcia, bo to trzeba było psa różne. Spamować psa. To prawda. Tak, to koniec. No mówiłem, że jakoś mniej komentarzy. A! Dziś... Co? Masz jeszcze chwilę? No mam chwilę. No to ja jeszcze powiem, że teraz Blade, przecież grałem w demo, zapomniałem na początku. No i to, to może być nawet pytanie odcinka. Co myślicie o aferze? O sumie tak. Aferze? Czemu? A, że cycki. Znaczy... Ja powiem tak, mi nie, jakby spoko. Jakby mi nie przeszkadza, gram z zamkniętymi oczami. Nie przeszkadza mi model postaci, tym bardziej, że ją wzorowano na prawdziwej jakiejś tam modelce koreańskiej. Ale no jakby... Ale wiesz, że prawdziwe modelki też mogą być sztuczne. Jakby ja tego nie rozumiem argumentu w ogóle, posłuchaj, że ktoś istnieje naprawdę. No i co z tego, a może być zrobiony. Daj mi dokończyć. No. Po pierwsze powiększyli jej ewidentnie elementy, a po drugie one wyglądają tak, jakby... Żelki, jak żelki, jak galaretka. To jest... Jakby to jest takie cringe'owe dla mnie, to by mi się podobało, jakbym był w gimnazjum, jak mi kolega pokazał, co to jest hentai. To wtedy mi się podobała taka gra, bardzo bym czekał. Znaczy, ale żeby nie było. To Stellar Blade przede wszystkim jest grą
to nie jest DMC ani Bayonetta. A myślałem po zwiastunach, że to będzie tego typu granie, że wiesz, taki no, że slasher, super tam kombosy, wyskakujesz w powietrze, wyrzucasz wroga w powietrze, tam nawalasz go w powietrzu mieczem. To jest gra bardziej taka soulsowa, tylko że to nie jest souls-like, taki typowy, no bo nie masz tu na przykład paska staminy, który cię ogranicza, nie? Ale ewidentnie jest trudniej niż w DMC czy Bayonecie, częściej się ginie, częściej są walki jeden na jednego, jest podobny system leczenia, jest podobny system odpoczynków w takich obozach, które są jak ogniska. Więc to nie jest Souls-like, więc nie mówię, że to jest Souls-like, bo już ktoś na mnie krzyczał w moim materiale, że powiedziałem, że to jest podobne do Soulsów, bo są obozy. No nie, to nie jest jedno do jednego to, ale są to elementy, ale też jest łatwiejsze niż inne Souls-like'i, jest też wybór poziomu trudności, jak w Rise of Ronin. Jakby historia się nie zaczyna w żaden sposób ciekawiej tutaj. Świat też jest taki, no, trochę mamy Nier Automata w domu, ale ten gameplay jest bardzo fajny, jakby... Jeszcze jest bardzo duże drzewko rozwoju, gdzie masz jakby tam widać, że no jest bardzo dużo skilli, które wpłyną bardzo na to, jak ataki wyglądają, jak działają, jakie masz uniki, jakie parowanie. Więc jestem bardzo ciekaw właśnie tego, jak to się będzie rozwijać czasem. I po zagraniu w to demko jakby chcę zagrać pełną wersję, tak powiem. Czyli podobały ci się piersi. Tak, podobały mi się bardzo. No. I teraz super. Nie wiem, jak zadać to pytanie w ogóle teraz. Czy podobały wam się piersi? Nie, no zapytajmy po prostu, czy... Czy w ogóle to jest jakiś statement granie w tą grę? Bo mi się wydaje, tak, że powoli to jest statement. Dla taki. Ludzi na Twitterze niektórych moim to ja zdaniem widziałem... teraz jesteś obudzony. Woke? Właśnie nie. Anti-woke jest ta gra, bo przecież ja widzę na amerykańskim Twitterze szczególnie, że ta gra jest w ogóle jako mesjasz, wiesz, gamingu, że w końcu nie mamy brzydkich kobiet w grach wideo, zobaczcie, naturalne piękno, nie? I bardzo. Ten, no właśnie, więc to jest cringe. Ale dajcie znać, czy graliście w Stellar's Blade Demo na PS5? I co sądzicie w ogóle o tej grze, nie? Bo pamiętajmy, to jest kolejny ekskluzyw na PS5 po Rise of Ronin. Azjatycki. Znowu nie od wewnętrznego studia Sony. Ciekawe, czy będzie, jest, jak się włącza ten intro, to PlayStation? Nie było właśnie PlayStation Studios, to by ciekawe. Bo jak Rise of Ronin gracie, to jest te jakby... Może w to jest w ramach gier studiów PlayStation. Ale jeszcze pamiętajcie, że jak przejdziecie do demo, to potem możecie jakby kontynuować grę od tego momentu, w którym się kończy demo, czyli trzeba będzie ostatnią walkę powtórzyć z bossem, ale potem już sobie jedziecie dalej, więc fajnie. Lubię takie dema, chciałbym, żeby każda gra to miała. Że grasz sobie godzinkę, potem wsiadasz do pełnej wersji i sobie grasz. Tak jest. No. To był 595 odcinek GNM+, i razem z wami byli Mateusz Domun i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.